tutaj Amszolina po tak długiej przerwie. Tak, troszkę było. No ale, że tak powiem, była szkoła, końcówka szkoły, no to trzeba było, wiecie, się skupić troszeczkę. Później wakacje, początek wakacji, to nie było mnie w domku, więc no, tak wyszło. Przepraszam, ale teraz są wakacje, więc odcinki na pewno będą się pojawiać. Powracam. I jak już widzicie, w grze Close to the Sun, który odcinek się pojawił chyba pierwszy 2 miesiące temu i dopiero teraz jest druga część, ale przepraszam. Prosiłam, mówiłam na końcu odcinka, że jak ktoś powie, ja chcę odcinek, czy coś w tym stylu, to wtedy się pojawi. No i tak powiem szczerze, nie było żadnego takiego komentarza, były tylko jakieś takie pozytywne, ale nie było takiego, więc teraz na samym początku mówię, że jeżeli chcecie trzecią część, tak od razu, żeby była na przykład za tydzień już, no to musicie napisać komentarz, że chcecie trzecią część. Tak dokładnie. A jak nie będzie takiego komentarza, no to może jeszcze pół roku i będzie trzecia część. Nie, no i tak się postaram jakoś tak mniej więcej szybko to wstawić. No. A że są wakacje, no to wszystkim szczęśliwych wakacji. Bądźcie zdrowi. Nie szalejcie za bardzo i niech będzie wszystko ok. No i możecie się pochwalić też swoją średnią na koniec roku. Mam nadzieję, że są same czerwone paski. Dobra. Że tak powiem, skończyliśmy na tym, że są te drzwi, tak, tutaj wiadomo. I w ogóle taka mały minusik, ponieważ tutaj nie da się zapisać gry, a bynajmniej ja nie odkryłam takiej funkcji. To się zapisuje po każdym jakby epizodzie, tak? I musiałam dojść jeszcze raz do tego momentu. No ale to akurat było szybciutko, więc tak dalej. Więc będziemy kończyć zawsze nad jakimś epizodzie, że tak powiem, rozdziale. I jesteśmy właśnie z tymi drzwiami. Okej. No myślę, że każdy pamięta. Jak nie pamięta, no to koniecznie obejrzyjcie pierwszą część. Już nie przedłużając, że tak powiem, wchodzimy tu, nie? Please work. Yes! Jakby nie działo, to by było trochę śmiesznie. Dobra, dostaliśmy się do nowego pomieszczonka. Tam już jakiś typsy stoi. No to fajnie. I co, on będzie tak stał tam? Mamy tam podejść czy coś? To była chyba kobieta. Is wrong with the people here? Nie There are wiadomo. so many answers. Chyba już ten rysunek gdzieś widziałam. A, bo nie, bardzo podobny. No dobra. O, możemy sobie pograć. Kto lubi grać w bilarda bodajże, tak? Bilard to jest? Nie wiem. Dobra. Tak mi się wydaje. Ja już jestem aktualnie... No to są szachy, to akurat wiem. Dobra, tam jest jakiś... Tam w ogóle byliśmy wcześniej. Tu... pierdziele. O, wszystko muszę się potykać. Dobra. Tu już była ta karteczka. No dobra, no to lecimy. Lecimy, lecimy. Gdzie my się musimy dostać? Chyba do siostry, tak? Bodajże musimy się dostać do siostry. Dobra, zobaczymy. Okej, to są te pokoje, które ostatnio mnie denerwowały strasznie. Gdzie mam się dostać? Chyba ten klucz, który mam klucz, tak? A do czego ja mam klucz, to ja nie wiem w sumie. Możemy zobaczyć, ale lepiej tak na łysego, nie? Dobra. Wskoczymy sobie szybko. Chociaż pewnie to są te ostatnie drzwi, nie? Nie, tu jest jakaś karteczka. Kurczę. Ja pierdzielę. Dobra. Tam, chcecie sobie przeczytać, to sobie przeczytajcie. Czekajcie, bo tutaj też jest karteczka jakaś. Dobra, o Jezu, cały czas zapominam. Dobra. Dobra. Okej, no to lecimy, kurczę. Okej, kluczyk. W ogóle te kluczyki są strasznie śmieszne i fajne. Yeah, this is Ada's room, all right. Never did learn to clean her room properly. Wiecie co? Wydaje mi się, że to raczej chyba nie przez jej porządek, bo co tak rozrzuca w ogóle wszystkie rzeczy? Ogień. Coś tu ciekawego jeszcze znajdziemy, czy nie? Chyba nie. Dobra. Ale ciekawe dosyć. No i znowu szachy. Bo nasza kochana siostrzyczka oczywiście perfekcyjnie gra w szachy. O!
To są w ogóle, to nie jest znaczek, że tak powiem. W sensie ten taki bliźnięty i tak dalej, co to jest? O, jest już po prostu masakra, ale chodzi mi o to, że chyba coś takiego podobnego było, dobra. Mamy tutaj kolejny! Nie wiem, czy tutaj nie będziemy musieli. O, tutaj trójkącik. Tak, to są te znaki, no dokładnie. Bo ja pierdzielę, zapomniałam, bo ja jestem bliźniętami, to są te. No jak to się nazywa? Tak, to jest to, bo ja to kojarzę, tylko nie wiem, który do końca co przedstawia, ale tak. To jesteśmy my? Ale superowo! Dobra. All those smarts, and you still got yourself mixed up in this mess. Kurczę. Hey Rose, where are you? I made it to your apartment, and if we were to make it off the ship alive, I need to understand what's going on. For example, you said a future you wrote me the letter that brought me here. What does that even mean? My research is about exploiting loopholes in the flow of time, so a future me will write that letter and somehow send it back in time to get you here on the Helios. Holy shit! And I think I know how! Listen, Rose, I need you to grab me some very important research. There's a secret room in my room. You find it while I make my way through another laboratory department. I'll give you a clue. It's center stage. That's it. You're just going to leave me to figure this out on my own? Have fun! Superowo! Tu mamy łazieczkę. W ogóle ta łazienka jest strasznie fajowa. Czy nie wiem, czy śmieci fajowa. Nie wiem, o co mi chodzi, dobra, no dobra. Jakieś mamy fajne szlafrowczki, tutaj sobie... Dobrze, że to lustro w sumie jest takie ten, bo lustra to są straszne. W każdym chyba filmie, jakimś takim horrorze, po prostu jest coś takiego. Znaczy, może nie w każdym, że po prostu odbija się coś z tyłu, nie? No, przynajmniej jest w tych paranormalnych, nie? Może to jest hikera jakaś. Ale wejście ładne. Bucisławy... Czekaj, co, mamy jakieś badania zdobyć, tak? Znaleźć. Uuu, ja chcę skoczyć. Jakaś koszuleczka przygotowana. Nie założona. I co ja mam, co zapiski znaleźć? Dobra. Poczekaj. To jest jakiś obraz, coś musimy przesunąć. Się coś aktywujemy. Co o tym sądzicie? Obraz, to idziemy do jakiegoś obrazu. O, ty, pierwszy obraz, który wzięłam. W sensie on był najbliższy, nie? Ale hit, bo mogłam w sensie ten, ale dobra. Ale jestem dobra. Ej, to jest jak pies, nie? To jest nos, a tutaj usteczka i jak piesek, dobra. Nieważne. Ha! Co to jest? To są te znaki z tych kostek, ale... Jak ja mam to zrobić? A, dobra, już wiem, bo to jest ten. Czekaj, bo tylko nie mogę kręcić. To do trójkąta muszę. A co było na trójkącie? Ktoś pamięta? Oczywiście, że nikt tego nie pamięta. Ale wiem, gdzie był ten trójkąt. Co my tam mamy? To nie jest. No tak, to trójkąt, dobra. Okej. Jeszcze bardziej ten, no ale dobra. Nie, to nie był trójkąt. Czekajcie chwilę. Bo to, co jest tu, to był rąb. Chwileczkę. Dobra, tu mamy pięciokąt? Tak. Pięciokąt. Ty no, ale gdzie była jeszcze jakaś kostka? Bo w łazience, tak? Bo tu była tylko ta. Co jest tak naprawdę... Nie tym, co ja mu chcę. Bo to jest do cholerci. Nie, no to jest rąb. Nie, no to jest... Poczekajcie. Nie, no to jest trójkąt. Dobrze jest, patrzcie, bo tylko nie mogę obró... No nie, to nie jest... Poczekajcie, bo już zgubiłam tą... Nie, no to jest taki ten, jakby... Ten od Simsów, nie? No właśnie, to nie jest trójkąt. Poczekajcie, bo tam ma być trójkąt, bo tu... Wychodzę na jakąś głupią babę. Patrzcie, widzicie? To
I to, to nie może być to. Czyli na pewno nie B, na pewno ten płomienik, na pewno nie ten, więc wydaje mi się, że jedynie czego nie widziałam to to. W sensie nie to, to widziałam, to widziałam, to widziałam, więc to. Kurde, nie przekładaj mi się, gówniarzu. Dobra. Dobra, tu było to B, tak? Nie zmieniaj mi się. Tu było to B, jakby, nie? Dobra. Na tym... Płomieniek był bodajże na tym, więc na tym powinno być to. Dobra. Co za niedobry sprzęt. Dobra. I na tym ostatnim był płomie... Znowu to? Myślałam, że wszystkie, bo na tym było to bodaj... Nie. Amelciu... Nie znam tego. Picuś, glamcuś! Widzieliście, jak ja to zrobiłam? Ale wyciągnij ten obraz, czy co tam wyszło. Nie, ja nie chcę wchodzić, tylko nie pająki! Czemu pajęczyny? Ja pierdzielę! Ej, nie wiem, chyba ja musiała być jakiś morderca, żeby ja weszła w takie coś, bo to jest... Co to w ogóle jest? We'll get together. Have a few laughs. Jakbym zobaczyła, że gdzieś pająka, to bym sobie zdechła. Widzicie co? Ja pierdzielę. Co tu jest w ogóle? Nie widzę pajęczyn, nie widzę pająków. Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? Masakra to jest. Znowu tam jakiś safe jest. Carobista sprawa. Dobra. Ty, co my chudziutcy jesteśmy? Dobra. Czy ja chodzę po jakimś stole? Nie, poczekajcie, bo straciłam w ogóle do wszystkiego, kurczę, jakby to powiedzieć, ten. Tu by sobie w tym szybem wentylacyjnym przeszliśmy. Kliknijżeż to do... Te rypane kliki. Jak to się nazywa? No, takie coś. Nie, taki mechanizm. Nie, śmieszny. So this is it? This is the research that will allow the letter to go back in time? I thought it would be... thicker? Zarąbiste badania! Pretty good. Although, I'm afraid I found an error in your fancy calculations. That would be the day. What did you find? Well, you've got massless known vectors intersecting with relativistic spoon dimensions. None of what you just said makes any sense whatsoever. Makes just as much sense to me as this notebook. These equations will allow you to send the letter back in time? Yes, and since you received it, I've technically already done it. Or will do it, depending on how you look at it. Comforting to know that I'll at least live long enough to write it. But the research means so much more. It could do so much more for all of us. Promise me you'll protect it. Promise me. Fine, I promise. But now what? I've divided the research into two pieces. You only have half of it. I'm on my way to pick up the other half. I'm just gonna go through the bio labs now and we'll... What the... Damn it! Rose, I'm trapped! Rose, I'm trapped in the bio labs! Rose? Hello? Rose, can you hear me? Oops! No to fajowo! Czyli ogólnie straciliśmy kontakt z moją siostrzyczką? Plus jakimś nie wiadomo czym, znaczy takim jakby sekretnym tym, gdzie ona sobie chowała. Myślałam, że to safe jest, ale to nieważne. Musimy chyba stąd wyleźć, tak mi się wydaje. No. To jest na pewno tak, tak. Dobra, dobra, trzeba stąd wyjść znowu przez te pająki, ja pierdzę. Co za tragedia. No to leziemy, ale powiem ci szczerze, że...
Śmieszne to było, ponieważ to jest jakby taki sekretne miejsce, a karteczka, która instruktuje, gdzie jak to wejść, leżała sobie na stole, więc w sumie równie dobrze mogłoby to leżeć po prostu sobie. Nie wiem, gdziekolwiek, po prostu. Tak o, bo. Znacznie łatwo było się tu dostać. Ale musiało tak być, bo. Ta gra, chociaż mogła nam powiedzieć na przykład, że. A, karteczka obsługująca jest za obrazem. No, albo coś w tym stylu, nie? A nie, że ona sobie leżała, nie? Więc każdy, kto by się tutaj włamywał i tak by to znalazł. No ale cóż. Idziemy. Trochę się ślimaczymy strasznie. Ale ona nawet biega wolno, więc. Słabe ogniwo mamy. Dobra. Wyleźliśmy z tego okropnego tunelu, kurczę. Z pająkami. Dobra, jesteśmy. I tu znowu jest pięknie, przytulnie i ślicznie. A nie jak tym dziwnym czymś. Dobra. Chcemy to zamknąć? Chyba się nie da. Aha, czyli teraz nie wiemy kompletnie, gdzie mamy iść, tylko mamy coś pomóc naszej kochanej Adzie, tak? Dobra. Ada czy coś, no. Dobra. Okej. Tutaj chyba na pewno... Dobra. Hello? Our late arrival. A pleasure to finally speak to you, my dear. Allow me to introduce myself. I am Nikola Tesla. I know who you are. Now go away so I can speak to my sister. I am afraid that won't be possible. As I am sure you are aware, the Helios is under strict quarantine, and for that quarantine to be effective, I cannot have you and lead researcher Archer be opening containment doors all over this ship. The damage already caused is severe. I cannot allow you to make it worse. Therefore, the both of you must remain at your current locations until this situation is resolved. You are locking us up? We will be sitting ducks for whatever is out there. Rest assured that I am doing everything that I can to remedy this situation. Right. How's that working out, huh? A ship full of dead scientists. The great Helios falling apart at the seams. Where's your unlimited energy now? Coward. Zarąbiście, tylko jak ucieknąć? Hey, hi. Me again. Oh. Trapped? You too? Just like me? Well then, some expert advice. Finding one clean corner that is tainted with the stench of death. That's step one. Not the kind of help I was hoping for. So you can get me out? Well, that depends. Where are you? The Alpha Quarter of the Faraday District. Some kind of lockdown gate came down. Can you open it? Situation is slightly more complicated. Aubrey, the door. Please. Pretty please. Go get your sister, I understand. Family first and all that. But I've got family. Otwórz mi te drzwi. And I'm still trapped. Help me, and I'll help you. Okay, Aubrey, deal. Help me get to my sister, and we will come to get you too. I promise. Scout. Excellent. So I need you to stand away from the lockdown gate while I work my magic. And you know, you found some decent cover, okay? Sure. Come on. Alright, here we go. Holy shit, Aubrey! The gate nearly exploded! Sorry, so sorry! My bad. I might have sent a bit too much juice down the power lines. I'll be back in a minute. Just going to run some diagnostics and high-five Benny. I think his arms should still be around here somewhere. Sounds good. Nice work, Aubrey. I'll talk to you soon. No to wojewo, prawie wybuchliśmy się w kosmos. Gadamy z jakimś dziwnym typem, któremu znowu musimy pomóc, więc kolejne zadania zarąbiście.
ale to przyszedłem tylko do siostrzyczki na jej zarąbisty pokład. No, troszeczkę się nazbierało tych rzeczy, które musimy zrobić, ale co tam, dobra. Okej. Okay. Super, ucieknij. No dobra, uciekamy. A, uciekam! Nie, chcą mnie zabić. A, uciekam. Uciekamy, 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 uciekamy. Uciekamy, dobra, spitalamy stąd. Cicho, co ty się w ogóle odzywasz, kobieto? Gdzie ty idziesz, kobieto? On tam jeszcze idzie! Przecież to jest ten typ, którym krzyśmy przez szafę, ale wtedy był chyba... Że to on jest tym odrębą, bo to on to gdzieś, kurde, wszędzie pisze. Na tych ścianach. Ten typ jest upośledzony. Kurde. Ile mamy za nim iść, czy z szpitala stąd, jak myślicie? Idźmy za mordercą, który właśnie na naszych oczach zabił kogoś, czy idziemy... Wiecie co, chyba idziemy... Ja bym stąd spitalała. Chyba nie... To nie jest dobry pomysł, żeby uciekać, nie? Szczerze, my idziemy jak ślimaki totalne. No. Gdzie to jest? Ja nie wiem, w ogóle ten morderca tam chodzi, a ja nie wiem. Ja nie wiem, czy powiedziawszy w tych zawsze tych filmach albo w tych grach, widzisz mordercę, który na twoich oczach kogoś zabił, a ty se idziesz, jeszcze kogoś szukasz w ogóle. Dobra, rodzina to jeszcze rozumie mnie i tak dalej, no ale ja nie wiem, ja bym chyba zemdała, po prostu już leżała i bym miała. Ja w ogóle w takiej sytuacji też bym chyba nie żyła pewnie. Tak mi się wydaje, jakby jak ja bym była w takiej sytuacji, naprawdę. Że tak powiem. No, nawet jakbym żyła, to by ten typ mnie zabił. Tu się krew leje. Gdzie mamy dotrzeć do jakiejś, kurde, kolei, tak? Czy coś? A ktoś pamięta, gdzie to było? Bo ja na przykład nie. Masakrajka, dobra, lecimy. A i teraz postaram się, żeby odcineczki były troszeczkę krótsze, bo takie za długie to są troszeczkę takie słabiutkie, więc myślę, że jak dojdziemy do jakiegoś tego, to będzie koniec. I widzimy się, że tak powiem, jak ktoś napisze, tak jak już mówiłam. Chcę kolejny odcineczek o Amszolinki, czyli u mnie Amsza, nie? Dobra. Nie mógł tak wcześniej? Co to za tunel w ogóle? Ja pierdzielę, to jest straszne. Who goes there? Stop! Czy nas zabije? Zabili nas. Szybko! Uciekaj! Daj z siebie wszystko! O, fuck. Jesteśmy
uciekinierami, dobra? Ludwik, zostaw mnie do cholery jasnej! Czego ty chcesz ode mnie, chłopie? W ogóle... To jest śmieszne, że zawsze ci mordercy mówią, no stój, a ja takie, dobra, będę stać, oczywiście. Wcale ja nie jesteś ze mną w miecz, z mieczem jakimś. Więc już nawet nie ma czasu się rozglądać. Chłopie, Ludwik! Skąd ty znasz moje imię, chłopie? Chłopie! Co to jest? Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, ogólnie to było straszne, musimy uciekać przed jakimś Ludwikiem. W ogóle nie wiem kompletnie, co się dzieje, skąd to zna moje imię, ja nie wiem w ogóle. Ja wiem, że ta nasza Ada to jest jakaś tutaj ale ja chyba tak skoro pamiętam, to ja jestem chyba nikim tego w sumie, więc... Więc nie wiem, skąd oni mnie znają, nie wiem, czemu tamten w ogóle zaczął coś tam do jakiejś kobiety gadać w ogóle, że jestem szybka i w ogóle, że coś jakby to było wszystko zaplanowane, jakbym tutaj była, nie wiem, co się dzieje w ogóle. Po prostu szaleństwo, nie wiem, może się wyjaśni. Zobaczymy, że się dowiedzieć, co tu się do cholery jasnej dzieje. No to, że tak powiem, musicie napisać, tak jak na samym początku mówiłam, musicie napisać koniecznie komentarz pod tytułem chcę kolejny odcinek i żebym go nagrywało jak najszybciej. No, a ja wam dziękuję za oglądanie. Buziaczki, trzymajcie się i jeszcze raz wesołych wakacji.